podróżowały samochodem marki BUS, zostały odwiezione do szpitala i kierowca autokaru z Ukrainy. Później w tym czasie okazało się, że jeszcze zgłosiła się do nas jedna pani z dzieckiem, które też wymagało odwiezienia na szpitalny oddział ratunkowy, z dzieckiem również zabrana przez zespół ratownictwa medycznego. W sumie autobusem z Ukrainy podróżowało 39 osób, 37 pasażerów plus dwóch kierowców. Opola, około godziny 21:59 zaistniało zdarzenie drogowe, w którym kierujący samochodem marki Opel Vivaro, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z nadjeżdżającym od strony Opola autobusem rejsowym przewożącym 37 pasażerów. W następstwie tego zderzenia obrażeń ciała doznały trzy osoby, które zostały przewiezione do szpitala w Opolu. Im zostaje w tej chwili udzielona pomoc. Pasażerowie zostali zabrani przez drugi autobus rejsowy tej samej firmy. Jak długo potrwają utrudnienia? W tej chwili zabezpieczamy pojazdy, one są poza drogą, występują w związku z tym pewne trudności techniczne. Myślę, że około 2 godzin.